Cześć, witam Was dzisiaj i zaglądam do Was z recenzją i testem na żywo dwóch wysokopółkowych podkładów. Pierwszy z nich to jest Helena Rubinstein, Spektakular, a drugim bardzo rozsławiony już na YouTubie i nie tylko, Born This Way z firmy Too Faced. Ten mam w kolorze vanilla, a ten mam w kolorze apricot. Słuchajcie, mam tutaj w laptopie te opisy tych podkładów, także Wam przeczytam, co którym niby ma robić, jak ma się zachowywać. Jak widzicie, mam już na make-up zrobiony, tylko zostawiłam sobie podkład do nałożenia. I zrobimy to pół na pół i zobaczycie, jak te pudry zachowują się, podkłady zachowują się na twarzy, jakie mają krycie, jak rozświetlają i jak w ogóle wyglądają. Słuchajcie, a więc tak, zacznijmy może od podkładu Born This Way Too Faced. Jest dostępny w Sephorze, z tego co widzę, w Polsce i kosztuje 139 zł. Za pojemność to jest chyba 30 ml. I słuchajcie, co my tu o nim mamy. Uwaga! Wszyscy pomyślą, że z tak promienną cerą się urodziłaś. Rodzaj makijażu Born This Way, nietłusty podkład o niezauważalnym efekcie krycia. Kamufluje niedoskonałości. Rozświetla skórę naturalnym blaskiem, jakbyś Born This Way, jakby tego nie mogli przetłumaczyć. Podkład na bazie opatentowanego kompleksu wody, macie kompleks wody, i orzecha kokosowego o właściwościach nawilżających z dodatkiem rozświetlającej róży alpejskiej i kwasu hialuronowego, zmiękczającego i odmładzającego skórę. Niech wszyscy myślą, że z taką cerą się urodziłaś. Stosowanie. Aby uzyskać lekki poziom krycia, aplikuj niewielką ilość podkładu na środek twarzy i rozetrzyj na zewnątrz opuszkami palców, gąbką lub pędzlem. Pełniejsze krycie uzyskasz, aplikując kilka warstw. I słuchajcie, podkład, widzę tutaj jeden z moich ulubionych, dobry, ale nie matuje, fajny podkład na co dzień, jak dla mnie ideał, dobry, ale nie ideał, dobry na co dzień, ogólnie dobry podkład na co dzień. I mamy go dostępnego w 6 odcieniach kolorystycznych. Możecie sobie wybrać bardziej wpadający w tony różowe, bardziej w tony żółte, także jest duży wybór kolorów. No i na stronie Sephory ma 3,9, jeżeli chodzi o gwiazdki. Tu jest napisane, że jest absolutnie, na buteleczce, absolutnie perfekcyjny, oil free i w ogóle, że ma działać cuda. 139 zł w Sephorze, 29 funtów w Debenhamsie w Anglii. Teraz Spektakular. Helena Rubinstein. Co nam o tym piszą? Słuchajcie, na Ceneo widzę, że jest za 153 zł w Polsce, a na Wizażu, że za 220. W Anglii możemy go dostać za 36 funtów. I teraz, co tutaj o nim wypisują? Luksusowy podkład do perfekcyjnego makijażu twarzy. Niweluje wszelkie niedoskonałości cery, jak zmarszczki, o to wielka niedoskonałość, czy przebarwienia. Gwarantuje idealne, satynowe wykończenie, a dzięki systemowi ChromaFix 12-godzinną trwałość.
Kremowa, aksamitna konsystencja sprawia, że doskonale się rozprowadza i komfortowo nosi. Twarz jest odżywiona i pełna młodzieńczego blasku. Podkład zawiera SPF 10. A ciekawe, czy ten jakiś SPF, na pewno jakiś zawiera SPF, ale nic nie było na ten temat napisane. Ani na buteleczce nie ma, ani tam w opisie nie było, więc nie wiem. No ten ma na pewno dziesiątkę, czyli no dużo to nie jest, ale zawsze coś. I słuchajcie, i tak jak, bo to było z Ceneo, jeżeli ktoś jest ciekawy, no i też ma 3,9 średnią ocen, 3,9 na 5. I co? Absolutnie najlepszy, bardzo udany produkt. Najlepszy, jaki miałam, bardzo fajny. Cudo, fajnie się sprawdził, jestem zadowolona. Totalna klapa. Ktoś napisał, ten podkład faktycznie daje spektakularne efekty, ale w postaci ciemnych placków na mojej twarzy oraz świecenia się. Dobra, a to z góry coś może... Podkład absolutnie genialny. Jest moim ulubionym podkładem. To jest dla mnie KWC, idealnie się nakłada. No dobra, jeżeli jesteście, będziecie zainteresowani którymś z nich, wiadomo, możecie, to odsyłam Was do interneta. Tam za sprawą naszego dobrego wujaszka Google sobie wszystko poczytać. Ja nie będę Wam tutaj czytać, bo domyślam się, że czytać każdy z Was potrafi, więc zapraszam, jeżeli będziecie zainteresowane którymś z tych podkładów. Słuchajcie, zajmiemy się teraz aplikacją. Będę nakładać jej palcami, gdyż już nie pierwszy raz słyszałam od właśnie guru make-upowych, że żeby nakładać palcami, że najlepiej się sprawdza właśnie nakładanie podkładów palcami, że w gąbeczki bardzo dużo produktów wsiąka, że pędzle też tam niekoniecznie, że najlepiej właśnie działają nasze paluszki i ładnie wprowadzają podkład w naszą skórę. No to dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Najpierw może zepniemy włosy, co by się nie ufajdać. No i dobra, słuchajcie, tak jak już mówiłam, na jedną stronę twarzy nałożę jeden podkład, na drugą stronę nałożę drugi, żebyście miały porównanie. Specjalnie na potrzeby filmu wyprodukowałam dwie niedoskonałości. Tutaj na brodzie i tutaj, bo jestem maniakiem wyciskania, jak widzę jakieś zapchane. Z pryszczami nie mam problemu, tylko wiecie co, niektóre kremy, które stosuję, które próbuję i testuję, powodują, że moja skóra się zapycha, a jak widzę coś zapchanego, to ja muszę wszystko wycisnąć. No dobra, nieważne. Także mamy dwie niedoskonałości do zakrycia i ja mam skórę naczynkową. Tak jak widzicie, tutaj na policzkach mam zaczerwienione od popękanych naczynek krwionośnych, więc to jest u mnie strefa, którą przeważnie jadę korektorem, bo pod puder to chyba bym musiała mieć taką szpaklę betonu, żeby to zakryć. No dobra. Nie gadajmy, tylko zabierajmy się do roboty. Uwaga, teraz będzie chamskie zbliżenie. Nie uciekać. No i dobra. Zaczniemy od Born This Way. Strząśniemy strząśniemy go, co by nie było. I wyciskam sobie jedną pompkę. On wygląda w taki sposób, widzicie, on jest troszeczkę taki lejący się, zaczyna mi spływać, więc zanim nam kolega spłynie, to sobie nakropkujemy buźkę. Tutaj w podglądzie się robię, więc mam nadzieję, że się dobrze zrobię. Nakropkujemy buźkę, troszeczkę tu. Zobaczcie, jedna pompka. Spokojnie starczy na całą buzię, bo ja mam tutaj całkiem sporo tego. Normalnie to bym rozjechała to po całej buzi. Jest na troszeczkę lusterko, żeby sobie nie narobić plam. Jak widzicie, kolor jest żółty bardzo, ale on spokojnie wtopi się. Tak jak mówiłam, to jest test na żywo, to nie jest pierwsze wrażenie, bo ja już testowałam te pudry Born This Way przez cały miesiąc. A ciocia Helenkę testuję od 2 tygodni, także mam już swoje zdanie na temat tych podkładów, o które Wam powiem na sam koniec filmu. Teraz wklepmy ładnie
skórkę. Tak, płonącka też zrobimy. Podkład jest, miło się rozprowadza, jest taki pod palcami aksamitny. Pewnie przez tego kosa albo kompleks wody. No dobra, na tym bym skończyła. Buzia wygląda tak. Może troszeczkę... Tak wygląda po nałożeniu. Tu mamy jeszcze bez w ogóle żadnego podkładu. Wygląda bardzo naturalnie. Jak widać, do końca mi nie przykrył tych moich popękanych naczynek. Ale buzia jest bardzo miła i nie tworzy efektu maski, to prawda, i bardzo ładnie wygląda. Dołożymy troszkę, jak nam zostało, żeby zakryć drugą warstwę, żeby krycie było większe, żeby zakryć te moje naczynka. Także naprawdę ładnie wygląda, no i też fajnie sobie wytrę tutaj łapkę, żeby nie było oszukaństwa, bo będziemy nakładać teraz tą samą łapkę, drugi podkład. Słuchajcie, ładnie się zachowuje przez cały dzień, nie ściera się, super przyjmuje późniejsze konturowanie, nie roluje się pod konturowaniem. Wygląda tak, jak wygląda, jak widzicie na załączonym obrazku. Dobra, jedziemy teraz z Helenką. Bierzemy Helenkę i też tutaj obok Wam zrobię, żeby było dobrze widać. Jedną pompkę Helenki. Jedna pompka Helenki wygląda tak. Też jest taka bardzo, bardzo nie jest bardzo, ale no widać, że spierdziela nam. Też nie jest taka gęsta. Bardzo fajnie pachnie. Słuchajcie, pachnie bardzo... takim drogim kremem, bym powiedziała, w sumie tak jak mój Chanel. Kolorystycznie, słuchajcie, są tylko trzy kolory do wyboru. To jest kolor aprikot, czyli jest najjaśniejszy i ma taki odcień. Widzimy, że ten porny swoje jest bardziej żółty, ten właśnie taki bardziej jakby zróżony różowymi podtonami. Więc teraz też sobie zbliżę Was. Też sobie nałożymy, tak jak zaleca producent. O, żebym teraz nie pomyliła. Producent kropami. O, tutaj nam zobaczymy, czy zakryje. Kropkami nałożyć. Poczekać chwileczkę, aż podkład się podgrzeje na naszej skórze, aż nabierze temperaturę naszej skóry. No będziemy sobie tak dziubać. Lipa właśnie, że są tylko trzy kolory, bo naprawdę jest ciężko sobie później, jeżeli ktoś ma bardziej żółtą, oliwkową karnację, to ja nie wiem, no chyba, że te karmel. Dobra, no to jedziemy. Klepujemy sobie, tak jak na filmiku od Heleny, pokazują takimi okrągłymi ruchami, rozprowadzamy podkład. Bardzo miło się go rozprowadza, słuchajcie, on jest na pewno dużo delikatniejszy, jest taki bardzo, ojejku, buzia się staje dużo bardziej, tak, tak, do tyku jest taka nawilżona, jak po maseczce, a ta z kolei jest tak gładka, tak, taka jak skórka tej, jak skórka, jak skórka brzoskwini, tak, te takie drobne, mięciutkie włoski, maszek taki, no tak, tak fajnie się dotyka. I to już zaczyna chyba zastygać, bo się robi takie tępe. Kolor jest znacznie ciemniejszy, ale będę dzisiaj wyglądać. No i dobra, rozprowadzona to jest jedna warstwa. Widzimy zmianę w kolorach. Spójrzcie, jak łapie to kamera.
Ta jedna pompka mi na pewno starczyła mi tylko na jedną połówkę twarzy. Tak to wygląda, słuchajcie, zobaczcie, tutaj wyciapałam całą Helenkę, a tego jeszcze mam spokojnie na całą twarz, czyli Helenki musimy zużyć więcej, jeżeli chcemy w sumie całą twarz, bo tutaj mamy tylko połowę jedną pompką, jest taka gęsta bardzo. Kolorystycznie, wiecie co, ona tak znika, że ja nawet dla siebie zrobiłam teraz porównanie tych dwóch podkładów po obu stronach, bo za każdym razem co nakładałam na twarz ten podkład, to miałam wrażenie, że w ogóle go nie ma, że w ogóle nie mam podkładu na twarz. Słuchajcie, no patrząc w lusterko, teraz jak mam na te dwa pudry na sobie, no to faktycznie widzę, że jest różnica. Jest różnica przede wszystkim, no w kolorze, to wiadomo, bo ten jest bardziej chyba dobrany bardziej do mojej skóry, ale ten ściemnieje, także na kolor nie patrzmy, patrzmy bardziej na strukturę. Słuchajcie, jak robię takie głupie miny, patrzę jak on się zbiera w załamaniach, to tego widać na skórze. Tak z bardzo, wiadomo, no, nikt się nie wgapia tak bezczelnie. Przyjrzymy, no to widać go. Widać go, widać, że jest pociągnięte coś na tej twarzy. Nie jest jakiś chamski, ale widać. Natomiast jak spojrzymy, poczekaj, gdzieś pomarszczę, spojrzymy na Helenkę, to Helenki w ogóle nie widać. Buzi i buzia, nawet jak je dotykamy, to nie czuć, żeby w ogóle był jakiś podkład. Tutaj troszeczkę, ale no tylko jest Lipton z tym, że ona ma bardzo słabe krycie i trzeba byłoby też kolejne warstwy nakładać, a jak sami widzieliście, jedna pompka starcza mi na pół twarzy. Może dlatego ja byłam z niej taka niezadowolona, bo jedną pompką próbowałam zrobić całą twarz. No i jestem już po małym konturowaniu. I słuchajcie, patrzę właśnie teraz, jestem przy oknie, patrzę w świetle dziennym, jak to wszystko wygląda. I powiem Wam tak. Zdecydowanie Helenkę widać mniej na twarzy. Mniej wchodzi w te wszystkie pory i takie, wiecie, no w skórę. Po prostu tutaj widać, że jest z tej strony nałożony ten. Tutaj w ogóle nie widać podkładu. W ogóle. Zniknął. Także, słuchajcie, no cena jest, to w sumie w zależności, jak znajdziecie te podkłady. Jeżeli, ja czytam, mam, jak było, 139 i 150... 150, ile ja czytam? Jeden? Jeżeli jest to różnica 20 zł, jeżeli macie takie pieniążki i chcecie wydać więcej pieniążków na podkład, to radziłabym dołożyć te 20 zł i jednak zainwestować w Helenkę. Zdecydowanie. Ten Too Faced też jest dobry. Nie mówię, że jest zły, na pewno jest lepszy niż niektóre... niektóre podkłady, które możemy dostać normalnie, stacjonarnie w sklepach. Ale też bym powiedziała, że jak to się ładnie teraz kolokwialnie mówi, dupy mi nie urywa. Ma fajny kolor, fajnie się rozprowadza, jest bardzo miły na buzi. No ale wnika w te takie drobne zmarszczki mimiczne. Natomiast Helenki w ogóle nie widać. I słuchajcie dziewczyny, dziękuję Wam, bo to dzięki Wam sprawdziłam Helenkę, bo słuchajcie, stosuję ją od ponad tygodnia czasu i za każdym razem oczywiście stosowałam jedną pompkę na całą buzię. I za każdym razem miałam wrażenie, że tego podkładu nie ma, że on gdzieś znika, że nakładam go na buzię i podkładu nie ma, gdzie on jest. Czy ja mam ten podkład, czy nie mam podkładu? Teraz widzę, że po prostu muszę użyć dwie pompki zamiast jednej na buźkę. No i
faktycznie, spójrzcie, teraz kolorystycznie one się wyrównały. Jeżeli zastanawiałyście się nad podkładem Too Faced, to radzę dołożyć te 20 zł i zainwestować w Helenkę. Helena Rubinstein. Rubinstein. Too Faced już dosyć długo stosuję i byłam z niego zadowolona, ale w porównaniu z Heleną zdecydowanie wybieram Helenę. Aczkolwiek, no mówię, no nie jest zły jeden i drugi, cena mniej więcej podobna, ale jednak te 20 zł dołożyłabym jeszcze raz i kupiła Helenę, jak już powiedziałam chyba 10 razy. Nie sugerujcie się tylko i wyłącznie moją opinią, gdyż każda z nas ma zupełnie inną cerę i ten podkład może u każdego wyglądać zupełnie inaczej. Poczytajcie sobie opinie na Wizażu, poczytajcie sobie opinie na Ceneo, no i wyciągnijcie wnioski, a najlepiej, jeżeli macie taką możliwość, to przetestujcie same i zagadka się wyjaśni, który jest lepszy. Także ja na dzień dzisiejszy wybieram Helenę Rubinstein Spectacular. No a na miejscu drugim postawię właśnie Too Faced. Żegnam się z Wami, buziaczki i do zobaczonka.